Witajcie moi kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją komiksu. Komiksu pod tytułem Donjon, autorstwa Joan Sfar, Louis Trondheim oraz Boulet. Jest to przegenialny, przekozacki, przewspaniały, przeinteresujący komiks, który myślę, że jak do tej pory jest najlepszym komiksem, jaki przeczytałam w tym roku. I na wstępie bardzo serdecznie chciałabym podziękować twórcy kanału Co Ja Patrzę, którego to komiksu recenzję zobaczyłam na kanale. Gdyby nie ty, ja bym w życiu tego komiksu nie kupiła. Także wielkie, wielkie dzięki. Więcej recenzji tak świetnych komiksów. Jeszcze raz wielkie dzięki. Wracając do komiksu. Coś naprawdę przegenialnego. Może zacznę od wydania. Jest to wydanie dużego formatu, w twardej oprawie oraz w obwolucie. Tak komiks się prezentuje pod obwolutą. Może ja ją ściągnę, będzie mi wygodniej Wam pokazywać. Tak się prezentuje komiks bez obwoluty. Jak już mówiłam, oprawa twarda. Powierzchnia komiksu jest pokryta materiałem. Komiks jest wydany na fajnej, przyjemnej kredzie. Jest to wydanie zbiorcze. Jest to tom pierwszy. Tomów będzie 5, 6, jeszcze 5 tomów przed nami. Jeżeli chodzi o kreskę, kreska bardzo myli, jest taka sugerująca, że jest to komiks przeznaczony dla młodszych czytelników. W każdym razie mnie tak ta kreska zmyliła, gdy zobaczyłam ten komiks, bodajże na Gildii. Zobaczyłam tę kreskę, pomyślałam sobie, a jakiś tam komiks dla dzieci. Nie będę kupować. A to jest niezwykle myląca informacja, bo ten komiks zdecydowanie nie jest przeznaczony dla dzieci. Występuje w nim troszeczkę przemocy, także ja tego komiksu na pewno dziecku bym nie dała. Ewentualnie dla takiej starszej młodzieży, 15-16-latkom, to jak najbardziej. Jak widzicie, kreska jest taka dosyć prosta, ale niezwykle przyjemna, niezwykle dobrze ją się ogląda. Bardzo taka szczegółowa, ukazuje to, co ma pokazać i świetnie się ją ogląda. A co do treści, bo nieważne czy książka, czy komiks, dla mnie treść zawsze jest najważniejsza, najistotniejsza. I tak, od tego komiksu ja naprawdę miałam problemy, żeby się oderwać. W tym wydaniu zbiorczym znajduje się bodajże 5 albo 6 części, 6 części. Po przeczytaniu pierwszej postanowiłam, że będę czytać ten komiks powoli, aby się nim delektować, aby mieć przyjemność na dłużej. Oczywiście nie ma szans, abym mogła się od niego oderwać. Ja go pożarłam. Na jednym posiedzeniu natychmiast i chcę jeszcze. Ja chcę kolejne tomy. Ja chcę czytać dalej ten komiks. Dlaczego on się skończył? Dlaczego nie ma już więcej stron? Mimo, że on jest całkiem gruby, on jest strasznie cieniutki. On ma ponad 300 stron. A to jest jego właśnie największa wada. To, że on się skończył, że on się prędzej czy później kończy, że nie ma już więcej stron, nie ma jeszcze kolejnych tomów i nie da się dalej czytać, a ja chcę dalej czytać. Ale jeżeli chodzi o treść, o co chodzi w tym komiksie? Donjon to jest taki duży pałac, duży zamek. Jego właścicielem jest pewien... Tak.
i pentowłaściciel tego zamku, pałacu zatrudnia pracowników i głównym bohaterem tego komiksu jest pewien kaczor, który pracuje dla tegoż to właściciela zamczyska. Kaczor ten, służąc właścicielowi tego zamczyska, ma bardzo wiele najróżniejszych przygód. Jego przyjacielem, doradcą, taką osobą, która ma mu pomagać, ma go chronić, starać się, aby nic mu się złego nie stało, jest smok. Tutaj mamy go na okładce, to jest taki smok. Tu jest ten kaczor, główny, nasz główny bohater, a tutaj jest ten właściciel tego zamczyska. Ja też wam nie chcę zdradzać za dużo fabuły, abyście sami ją poznali, abyście sami płakali ze śmiechu, bo ten komiks jest niesamowicie zabawny. Ten humor jest przegenialny i naprawdę można czasami płakać ze śmiechu, co ten kaczor wyprawia, jacy są tu bohaterowie, bo tu nie występują normalni ludzie, tylko różne ptactwo, smoki i nie wiadomo co. Czasami biega po stronach jakiś worek po kartoflach. Naprawdę ten komiks jest tak świetny, tak zabawny, to jest wspaniała parodia fantazy. No naprawdę, ja się od tego komiksu nie mogłam oderwać. Ja chcę kolejne tomy, będzie ich tylko 6. W sumie ja bym mogła tych komiksów mieć kilkadziesiąt albo i setkę. Niech będzie ich jak najwięcej. Ja ten komiks wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Naprawdę, mimo że okładkowa cena wynosi 140 zł, warto wydać te pieniądze na ten komiks. Na pewno się nie zawiedziecie, będziecie się przy nim świetnie bawić i nie dajcie się zwieść kresce. To zdecydowanie nie jest komiks dla dzieci. Bardzo, bardzo serdecznie wam go polecam. Na pewno nie pożałujecie. To już będzie wszystko w tej recenzji. Dzięki za to, że spędziliśmy razem czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!